Większość. I jest Klimek Muranika. W serii próbnej, przypomnijmy, bardzo dobry wynik. 95,5 metra reprezentanta Polski. Pofolguj sobie, Klimek, i spróbuj polecieć najdalej jak się da. I jest 91, wydaje mi się, metrów. No mamy trochę kłopot tutaj z oceną dystansu. 92 metry. Umieszczone są kabiny z boku. Jedna na drugiej. W związku z tym widzimy wyższą kabinę. Na dodatek sposób realizacji jest taki, że trudno nieco oceniać odległości. Ale najdłuższy skok. Ale nie jest to pierwszy przypadek w naszej karierze, że siedzimy w takich kabinach, więc pozostawmy to bez komentarza. Najdłuższy skok, najwyższe noty sędziowskie są 18, 17,5. Za wiatr odjęte 4,7 punktu. Łączna nota Klemensa 112,8 punktu. O 2,1 punktu wyprzedza Jana Ahonena. W tym momencie reprezentant Polski jest liderem. I szóste miejsce w Wiśle, gdzie prowadził po pierwszej serii. No na pewno zawodnik w tym sezonie niespełniony, ale może to jest ten moment, żeby daleko skoczyć. I jest powyżej 90 metrów. Zadowolony. Pół metra krócej niż Klimek, prowadzący w tej chwili z łączną notą 112,8. Odjęte 4,5 punktu za wiatr. Powinien być na drugim bądź trzecim miejscu, wydaje mi się, Janek Ziobro. Klimek pozostanie liderem, a Jan Ziobro będzie na drugim. Tak, jest na drugim miejscu, a zatem dwaj Polacy otwierają stawkę. 80 większa, wyższa nota Klemensa Muranki niż Jana Ziobro. No więc na razie bardzo dobrze. Pit przebudowany i skoczni w Kulm, Bad Mittendorf, Titize Neustadt 10, Niżny Tagil 10 miejsce i zobaczymy, stać go na wiele, ale musi trafić. I Piotr, szybkie przejście na narty, rozciągnięty mocno w powietrzu, chyba za duży opór, wydaje mi się, że przed granicą albo w granicach 90 metrów, 89,5 metra. Zły na siebie. Wiatr 80 metra na sekundę, odjętych 5,4, ale za to lądowanie mocno, mocno zachwiane. Noty niziutkie, 2,15,5, 3,16, dużo przez to straci. Piotrek jest na 19 w tym momencie miejscu, reprezentant Polski. Czyli za chwilę Kamil Stoch, proszę Państwa. Wiemy już o tym doskonale. Trzy po kolei wielkie imprezy wygrane. Val di Fiemme, konkurs na dużej skoczni. Dwa złote medale olimpijskie. Dzisiaj wreszcie w serii próbnej. Pierwszy powyżej 90-metrowy skok reprezentanta Polski. Dobra prędkość na progu. Spokojna sylwetka w locie. Ale trochę za blisko niestety. Niestety trochę za blisko. To jest chyba niespełna 90-metrowa odległość. Dokładnie 90, ale... Lądowanie też niezbyt ładne. Noty za styl 17,5 punktu. Wprawdzie za wiatr odjęte tylko 2,6. No ale to nie będzie miejsce w ścisłej czołówce. Nie ulega w tym momencie wątpliwości. Kamil na 11 miejscu. Wyżej 5 Muranika, 7 Ziobro. Nie zaprzyjaźnił się z tą skocznią. Od początku mu coś tutaj nie leżało. Próbował zmieniać sposób skakania, ale oto... Noriaki Kasai. Nasty Ziobro. Miejsce Kamila. 16 za Janem Ahonenem. Przypomnijmy, Kamil 80. 90 metrów skoczył. No i te różnice, które powodują, że będzie ciekawie w drugiej części, mimo że ta przewaga Welty na razie jest spora. 1,7 punktu nad Kraftem, nad Freundem. 2,5 punktu nad kolejnym Kołdelką. Już 5,6. Klimek Murańka, 10 miejsce i strata 12,3 punktu. Trzech biało-czerwonych w rundzie finałowej, nie awansował do niej Piotr Żyła. W jedynce, proszę Państwa, za chwilę Teleekspres, a w TVP Sport Studio, na które serdecznie zapraszamy. My powrócimy oczywiście na rundę finałową. Rode Schwanden, może Kamil zluzuje go z tego miejsca, w którym Szwajcar musi stać. Była między różnica między nimi 5 punktów, czyli 2,5 metra. Ze Schwanden 94, musiał być to bardzo dobry, daleki skok.
Ale chyba znowu jest ten moment takiego zbyt szybkiego przejścia na narty. To, co pięknie zresztą zawsze Kamil robił, tutaj na tej skoczni nie funkcjonuje. 89 metrów, metr bliżej niż w pierwszej serii, mimo wyższego najazdu na próg, dłuższego najazdu na próg. Słaby wiatr, no to na pewno nie pomagało Kamilowi. Jest pewna 0,2 metra na sekundę. Mało odjętych punktów, a właśnie dodanych za wiatr, no ale jest na trzecim miejscu Kamil. Czyli jednak wydaje się, że będzie to najsłabszy występ w jego historii, jego statut na Mistrzostwach Świata na skoczni normalnej. Kraus liderem. No i popatrz, Jan Ziobro. I co nam pokazuje komputer? Powinien skoczyć 91,5 metra, aby być na pierwszym miejscu. No, stać go na taki skok. I jest. Chyba jest, tak jest. Chyba jest. I zadowolony z siebie. Ten gest radości i triumfu był rzeczywiście znaczący. Ten sezon był dla niego do tej pory słabiutki. 91,5 metra. Dwa razy tyle samo. Tak, dwa razy identyczne próby, dobre próby, to trzeba podkreślić, i tym samym przeskoczy swoich rywali, którzy zresztą byli za nim po pierwszej serii. Tak jest, noty sędziowskie dobre, 18,5, 18, 17,5 punktu, prawie bez wiatru, i łączna nota Ziobry o 1,5 punktu wyższa od noty Marinusa Krausa, czyli w najgorszym razie, proszę Państwa, 12 miejsce reprezentanta Polski. Brawo! Jeszcze parę dni temu można się było zastanawiać, czy w ogóle będzie w tej drużynie, która będzie w tym konkursie startowała, bo jego forma nie bardzo na to wskazywała. ...którą zbudował w Szczyrku i w Wiśle Kamil. No i problem, co z Piotrem Żyło. Dzisiaj 33. Nie był to udany dla niego konkurs. Klemens Murańka. Troszkę ten skok był chaotyczny. Odnoszę wrażenie, że błąd na progu. Tak, nie, chyba nie wytrzymał presji jednak. No, debiut na Mistrzostwach Świata Seniorów, bardzo dobre dla niego po pierwszej serii miejsce w pierwszej dziesiątce. Na pewno bardzo chciał, aby ten drugi skok był równie dobry, no ale mu dobrze nie wyszedł. 88 metrów. Tak jakby pozostał za nartami, troszeczkę za mało ekspansywnie. Ale z drugiej strony, jak jest się zbyt ofensywnie skaczącym, to jest ten moment rzutu. O, też zrobił swoje, szóste miejsce. To jest świetny wynik. Widzą Państwo teraz to na ekranach. Ale zdaje się, że Bardal ten plastron mistrza świata mu chciał założyć. Akurat realizator uciekł, by pokazać rezultaty. 252,7, 252,3, 0,4 punktu. To nie jest najmniejsza różnica, ale tak jak mówiliśmy dzisiaj, rozpoczynając ten konkurs, będą emocje, dlatego że na małej skoczni zawsze to jest strasznie blisko. Tak było z Adamem Małyszem i Simonem Amanem także podczas konkursów Salt Lake City. Wielkie słowa uznania i brawa dla Janka Ziobry. Ósme miejsce w debiucie na Mistrzostwach Świata po słabszych skokach w tym sezonie. Tak to trzeba uczciwie powiedzieć. Jest bardzo dobrym wynikiem i dobrym prognostykiem przed jego startami.